Pozwolę sobie na pytanie, czy łatwo jest być biskupem i w ogóle księdzem? No, mógłbym odpowiedzieć pytaniem, czy łatwo jest być ojcem i mężem, albo matką i żoną, albo czy łatwo jest żyć, ży żyć jako osoba samotna w świecie. Myślę, że po pierwsze życie staje się bardzo trudne, jeśli nie dokonujemy w nim wyborów, czyli tak naprawdę ono nam się dzieje, i my bardziej w nim dryfujemy, niż je tworzymy. Natomiast kiedy jako też ludzie wierzący w spotkaniu z Jezusem zaczynamy widzieć swoje życie jako powołanie, to ono może nie staje się przez to łatwiejsze, ale łatwiejsze staje się no w doświadczeniu obecności Boga, który po pomaga nam przez to życie spokojnie przechodzić. Czyli wtedy, kiedy to życie staje się gdzieś zasad tak jakoś dramatycznie nawet trudne, to to co nas przez tę trudność przeprowadza, to jest Blisko Jezusa Chrystusa w takim właśnie doświadczeniu, trudu, wysiłku, czasami wręcz cierpienia. Więc no, no, chyba tyle znaczy, nie wiem czy też życie się tym mierzy, czy jest łatwe, czy jest trudne. Ważne jest, żeby było sensowne. Kiedyś tak, Jan Paweł II powiedział, jak byłem wtedy bardzo młodym człowiekiem, to był, to był jego pobyt w Polsce na Światowe dnie młodzieży. I papież powiedział tak, że tylko to, co kosztuje, stanowi wartość. A wtedy mówił do nas, do młodych Polaków, mówiąc, że, że młodość w Polsce jest trudna. To rzeczywiście nie były łatwe czasy, lata 80. Mówił też, że być wolnym wtedy w Polsce bardzo dużo kosztowało. I pamiętam, jak dziś ja mam w uszach to, łącznie z tym tonem, to na Jasnej Górze mówił w czasie apelu jasnogórskiego z młodymi. Mówi także, że nie będzie przeprowadzał analizy porównawczej. Czy która wolność więcej kosztuje, czy wolność młodych ludzi w Polsce, czy w Ameryce, czy w Niemczech, czy gdzie indziej, tylko powiem tyle: właśnie to, co kosztuje, stanowi wartość. I potem dodał: Nie pragniemy takiej Polski, która by nas nic nie kosztowała. I gdzieś tu jest w tej wypowiedzi papieża odpowiedź, nie? że nie ma się co bać jakiegoś trudu, nie ma się co bać. Kosztów wysiłku, bo to jest wpisane w dochodzenie do konkretnych wartości. To, co, to, co kosztuje, stanowi wartość.